Dzisiaj na naszym portalu wywiad audio, czyli forma nieco rzadziej spotykana na naszej stronie, ale myślę, że będziemy częściej po nią sięgać. I moim i Państwa gościem jest kapitan jachtowy Andrzej Piotrowski, z którym właśnie rozmawiamy z Chicago. Andrzej Piotrowski jest pomysłodawcą oraz organizatorem bardzo niezwykłego projektu, rejsu o nazwie Great Loop Polonia. Rejs śladami wielkich Polaków w Ameryce, który już trwa od grudnia 2013 roku, prawda? Proszę powiedzieć pokrótce, co jest założeniem całej wyprawy i skąd przede wszystkim padł taki pomysł właśnie zorganizowania tego typu rejsu? No, pomysł jest, powiedziałbym, w zasadzie bardzo prosty. No, my jako, powiedzmy, bardzo ważna część, etniczna oczywiście, ale bardzo ważna część Stanów Zjednoczonych, czyli Polonia amerykańska, i ma swoich bohaterów i będzie miała w następnych generacjach swoich bohaterów i miała w przeszłości swoich bohaterów. I tych bohaterów należy, że tak powiem, nie tyle wyciągnąć, bo częściowo znamy, ale taką bardzo dobrą formą ich ukazania jest właśnie rejs szlakiem wielkich Polaków. Z tym, że w założeniu tego rejsu ja uwzględniłem specyfikę amerykańską, czyli innymi słowy, tu takim bardzo ważną drogą wodną, żeglarską, ale nie tylko, komercyjną również, jest tak zwana Wielka Pętla, czyli Great Loop. Wielka Pętla to jest droga wodna, która dla nas prowadzi z Chicago przez taką drogę wodną do rzeki Mississippi, ona się nazywa Illinois Waterway. Mississippi prowadzi nas do Nowego Orleanu. Z Nowego Orleanu w kierunku Florydy prowadzi kolejna wewnętrzna, śródlądowa droga wodna, która się nazywa Gulf Intercoastal Waterway. Ona dociera do Florydy, dookoła Florydy i wchodzimy na kolejną, powiedzmy, śródlądową arterię, która poprowadzi nas w kierunku północnym, w kierunku Nowego Jorku. I ta droga nazywa się Atlantic Intercoastal Waterway. W Nowym Jorku wpływamy na rzekę Hudson i płynąc w górę rzeki, docieramy do miejscowości Troy. I w miejscowości Troy zaczyna się system kanałów. On jest dzisiaj nazywany New York State Canals. I ten kanał, Erie Canal, prowadzi wzdłuż jeziora Ontario do jeziora Erie. I w okolicach Buffalo wpływamy na wielkie jeziora amerykańskie i poprzez jezioro Erie, Huron, Michigan docieramy z powrotem do Chicago. To jest ten wielki Great Loop of America. I to jest około 4500 mil morskich. Tak na kilometr, jakbyśmy przełożyli, to tak można przeliczyć z grubsza przez dwa, około 9000 kilometrów. Także ja odcinkami znam tą trasę, ale nigdy nie pokonałem jej jako całość, czyli zabrakło mi tego Gulf Intercoastal Waterway. W programie wyprawy jest odwiedzenie określonych miast na trasie i tam, jak pan twierdzi, szuka pan śladów Polaków, prawda? W jaki sposób pan układał tą trasę? Czy to były miasta? Mnie narzuciło to, po pierwsze, ja rozpatrywałem to w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, poprzez historię Stanów Zjednoczonych, czyli innymi, począwszy od rewolucji amerykańskiej, w której Polacy brali udział, poprzez okres między rewolucją amerykańską a wojną secesyjną i później budowanie Stanów Zjednoczonych, budowanie potęgi po wojnie secesyjnej, jak również wziąłem pod uwagę dwa największe ośrodki polonijne w Stanach Zjednoczonych, to jest Chicago i Nowy Jork, no i oczywiście New Jersey obok Nowego Jorku. To są te ośrodki, my je po drodze, że tak powiem, odwiedzimy. No, wyprawa zaczyna się w Chicago i kończy się w Chicago, a będzie przepływała przez Nowy Jork. Natomiast jeżeli spojrzymy na tak zwany konspekt historyczny, no to oczywiście wielka rewolucja amerykańska nie zaczęła się w Chicago. Illinois dołączyło znacznie później do wolnych Stanów Zjednoczonych. Natomiast no, nam i usytuowanie, i miejsce, w którym
remontowaliśmy, jak przygotowując go do tej wyprawy, narzuciło siłą rzeczy port jako punkt startu Chicago, ale trasa prowadząca na dół, czyli powiedzmy Illinois Waterway plus Mississippi River, czyli rzeka Mississippi, to jest miejsce, gdzie a. toczyła się wojna secesyjna, b. na Mississippi większość starych mostów zbudował nasz rodak Rudolf Modrzejewski, zwany w Stanach Zjednoczonych Ralph Modrzejewski. Z kolei Nowy Orlean jest miejscem, gdzie powstała tak zwana słynna brygada Tygrysów Luizjany, czyli powiedzmy było to miejsce, gdzie się grupowali i gdzie powstała ta brygada podczas wojny secesyjnej. I potem jak płyniemy przez południowe Stany, używając Gulf Intercoastal Waterway, to mamy po drodze powiedzmy Mississippi, Alabama, Florida. Płynąc do góry z kolei znowu wchodzimy na tereny znane z rewolucji amerykańskiej, czyli w Savannah w Georgii, gdzie poległ Kazimierz Pułaski. Mamy w Savannah, gdzie mieszkał również jedyny kapitan marynarki, nie tyle pirat, co ja bym powiedział kaper. Kaper to taki jest pirat, który ma papiery na to. Tak. Felix Mikłaszewicz. Później do Nowego Jorku, gdzie część Nowego Jorku jest zbudowana przez Polaków. Gdzie notabene w Nowym Jorku pierwszym takim znaczącym był Polak, który tam zbudował jeszcze w czasów, kiedy Nowy Jork się nazywał Nowym Amsterdamem. On zorganizował tam siły porządkowe zwane w tych czasach milicją. No i płyniemy w górę rzeki Hudson i wreszcie mamy po lewej stronie, mijamy West Point, to fort, który zbudował Tadeusz Kościuszko, który to fort później stał się miejscem najsłynniejszej szkoły militarnej na świecie, West Point Academy. I później płyniemy w górę i mijamy miejsce, gdzie się osiedlali Polacy, wzdłuż kanału Erie, Buffalo, gdzie mieszka bardzo dużo Polaków, Cleveland, Detroit, no i wreszcie wracamy do Chicago. To jest, jakby to powiedzieć, kopalnia wiedzy, a jednocześnie cały... Tak, to jest kawałek pięknej polskiej historii w Ameryce. Tak jest. Tak jak w poprzedniej rozmowie pan wspomniał, że gdybyśmy wiedzieli, jak dużo zostawiliśmy właśnie swoich śladów, jak dużo włożyliśmy, jaki duży wkład włożyliśmy w rozwój Ameryki, my Polacy, to poczulibyśmy się tutaj jak u siebie w domu, prawda? Więc pan też próbuje przybliżyć to wszystko i przypomnieć nam, bo wydaje mi się, że wiele z tych informacji gdzieś tam jest troszeczkę po macoszemu traktowana, gdzieś tam leży na półkach i może faktycznie powinniśmy głośniej o tym bardziej mówić. Znaczy nie wiem, jakie motywy są tego, że my tak rzadko o tym mówimy, albo się nie chcemy nawet tym chwalić. Nie wiem, czy to wynika z nieśmiałości, czy po prostu za mało wiemy, ale ja tylko powiem, że w tym pierwszym etapie z Chicago do Nowego Orleanu myśmy głównie spotkali Amerykanów i z nimi rozmawialiśmy. Na potrzeby wyprawy stworzyliśmy i wydrukowaliśmy broszurę w języku angielskim, mówiącą o tym samym, że o polskich bohaterach Ameryki. I muszę powiedzieć, że odzew Amerykanów był znakomity. Oni po prostu wręcz nas popierali w tym zbożnym działaniu, żeby mówić o tym. Mało tego, oni bardziej chwalili to wszystko niż nasi, powiedzmy, koledzy z różnych środowisk polonijnych. Byli bardziej, powiedzmy, bardziej nas do tego, żeby to pokazywać, pchali, ja bym to powiedział. I rzeczywiście po tym, po takim, powiedzmy, przyjęciu przez naszych amerykańskich przyjaciół po drodze, ja dochodzę do wniosku, że my w zasadzie robimy wyprawę po kraju, który budowaliśmy. My płyniemy po swoich ziemiach. My płyniemy, jesteśmy w kraju, który zbudowaliśmy razem z innymi grupami etnicznymi, bo generalnie za wyjątkiem Indian, reszta ludzi, którzy budowali ten kraj, przyjechali albo z Europy, albo powiedzmy dookoła, z różnych krajów dookoła świata. I to jest, my jesteśmy u siebie, my płyniemy u siebie, a mamy prawo być dumnymi z tych naszych przodków, którzy zbudowali ten kraj i budują dalej. Tak. Panie Andrzeju, a jakie miasta do tej pory już odwiedziliście? No pierwszym takim miasteczkiem,
to nawet nie miasto, miasteczkiem, na którym zatrzymaliśmy się dłużej, to było Porcey de Sous, to było maleńkie miasteczko, wręcz prawie wioska, która jest niedaleko od St. Louis. I tam nas przyjęto bardzo, bardzo, bardzo sympatycznie. To było takie pierwsze spotkanie z Amerykanami i tam uczyliśmy naprawdę, że idziemy właściwą drogą. No tak. I było również odwiedzenie St. Louis. St. Louis to już oczywiście Polonia amerykańska, która tam jest. Tam odwiedziliśmy miejsca, które są ważne dla tej Polonii, ale między innymi przejechaliśmy mostem, który zbudował Ralph Modjeski, czyli Rudolf Modrzejewski. Byliśmy na cmentarzu, który się nazywa Jefferson Barracks Cement, National Cemetery, gdzie znaleźliśmy grób pierwszego oficera, który poległ w wojnie secesyjnej. Ten oficer był oficerem polskim, nazywał się Konstantin Bladowski. Mm-hmm. Między innymi odwiedziliśmy kościoły polskie w St. Louis. Odwiedziliśmy katedrę, gdzie przed katedrą stoi rzeźba, którą zaprojektował i zbudował mój zresztą kolega, Wiktor Szostało. I spotkaliśmy się tam oczywiście z Polonią, z reprezentantami Polonii amerykańskiej. Kolejnym takim miastem było Memphis. Mhm. Memphis to już jest południe, to już jest troszkę inna mentalność mieszkańców. W Memphis są dwie organizacje polonijne, którego nie zoczyliśmy nikogo. Wydaje mi się, że okres letni po prostu wyjechali gdzieś. Natomiast tam było bardzo dużo spotkań z Amerykanami. Tam spotkaliśmy się z wielkim poparciem, powiedzmy. Mało tego, zachęcano nas, żeby ten w ogóle poszukiwania Polaków znacznie, znacznie rozszerzyć. Mówiono o Karaibach. No, tak między nami mówiąc, na Karaibach jest dużo śladów polskich, ale to wymaga według mnie osobnej wyprawy, bo to też jest kilka miesięcy, trzeba na to przeznaczyć, jeżeli na przykład pół roku, tyle ile trwa sezon, powiedzmy, poza huraganowy. I teraz jak jesteśmy w Nowym Orleanie, to będzie na naszej trasie, będą następne. Po prawej stronie, jak się płynie rzeką Mississippi na dół do ujścia rzeki Mississippi, to jeszcze jest ujście rzeki Mississippi, jeszcze jest dalej na południe, 100 mil od Nowego Orleanu, po prawej stronie jest Teksas. Tak. Wielkim takim rozdziałem walk Polaków jest bitwa, wojna o Teksas z Meksykanami. Pamiętamy takie słynną bitwę, znaną z historii amerykańskiej, Alamo. Są filmy o tym Alamo, ale mniej ludzi wie o tym, że drugorzędną wielką bitwą była Goliat. I w tej bitwie Goliat brali udział Polacy. Ja znam cztery nazwiska i my chcemy odwiedzić Goliat. Zresztą w Teksasie jest też najstarsza osada polska. To jest Panna Maria i ta Panna Maria leży 40 mil od Goliat, czyli my sobie odwiedzimy i Pannę Marię, tak, i również odwiedzimy Goliat i stamtąd wrócimy do Nowego Orleanu i już w kierunku płyniemy na Florydę. Po lewej naszej burcie, jak będziemy płynęli, jest miasto Mobile. W Mobile jest cmentarz, który się nazywa Magnolia Cemetery i tam leżą dwa groby, które są ważne dla Polaków. Jeden grób to jest generał Bragg, ale to jest generał amerykański z wojny secesyjnej, ale jego prawą ręką był pułkownik Olanowski. Aha. Ponieważ oni byli przyjaciółmi i ich groby są obok siebie. Chcemy odwiedzić Mobile, chcemy zobaczyć, powiedzmy, ten grób, złożyć kwiaty na grobie pułkownika. Również chcemy poszukać śladów polskich tej brygady Tygrysów Luizjany, która została sformowana w Nowym Orleanie. I to na to też poświęcimy trochę czasu. Później mamy całą Florydę. Co prawda w wojnie secesyjnej Floryda nie odgrywała jakiejś zasadniczej roli, i w rewolucji amerykańskiej również, ale dzisiaj Floryda to jest chyba trzecie miejsce po Nowym Jorku, New Jersey, Chicago, to trzecie miejsce chyba jest Floryda, gdzie jest najwięcej osiadłych Polaków. No i potem już ruszamy w górę, no i tam jest cała masa, tam jest cała, powiedzmy, trasa, to jest wielka rewolucja amerykańska i ślady po niej i wojna secesyjna. Ja jeszcze wspomnę o takiej rzeczy, że bo ja nie mówiłem o tym, tylko mówiłem o tych śladach i tak dalej. Wyprawa jest żeglarska. My płyniemy jachtem żaglowym, który się nazywa Kapitan Wagner, na rzecz pierwszego Polaka, który opłynął świat dookoła i on był pierwszym żeglarzem polonijnym. Po wojnie osiadł na Karaibach, w tym roku zresztą jest tam spotkanie w lutym, zdaje się, 6 do 8 lutego na Brytyjskich Wyspach. Jest spotkanie na cześć Kapitana Wagnera, bo on tam mieszkał 9 lat na Brytyjskich Wyspach Kiewiczych, ale
kapitan Wagner mieszkał i zmarł na Florydzie, był pierwszym żeglarzem polonijnym, ale ta trasa jest również przepiękna, jeżeli chodzi o walory widowiskowe. Jest to trasa prowadząca taką niespotykaną drogą. No niby jachty morskie powinny pływać po morzach i oceanach, ale my tym razem popłyniemy po ten Intercoastal. Intercoastal Waterway to jest droga wewnętrzna, wspaniała, przepiękne widoki. Rzeka Hudson, powiedzmy, Erie Canal, z kolei zobaczymy, powiedzmy, jak wygląda, powiedzmy, jak wyglądają amerykańskie kanały, co przyświecało zbudowaniu tych kanałów. Być może Polacy brali udział w budowie tych kanałów, dopiero to po drodze zobaczymy. No i Wielkie Jeziora Amerykańskie. Wielkie Jeziora Amerykańskie jest to coś niespotykanego na świecie. Mm-hmm. Jest to pięć jezior, my przepłyniemy cztery. My właściwie przepłyniemy trzy, bo nie będziemy płynęli wzdłuż jeziora Ontario, będziemy płynęli, ale jest to coś niespotykanego na świecie, Wielkie Jeziora Amerykańskie. No i zakończymy wyprawę, już pokonawszy jezioro Michigan, w Chicago. To wszystko, to jest przepiękna trasa żeglarska, to jest naprawdę coś niespotykanego. Mm-hmm. Ja się bardzo cieszę, że Piotr Rudziński też jest częścią tej wyprawy, który będzie mógł nagrywać to, prawda, wideo, i że my będziemy też mieli okazję umieszczenia to na naszym portalu. Ja jestem w kontakcie z Piotrem Rudzińskim. On praktycznie zakończył pracę nad pierwszą częścią filmu, który ukazuje etap Chicago do Nowego Orleanu. W początku, jak powiedziałem, lutego chcemy się zjawić w Nowym Orleanie, chcemy odwiedzić te miejscowości, o których mówiłem dookoła, czyli Panna Maria, Goliat. Chcemy również nakręcić materiał filmowy z Nowego Orleanu, poszukać śladów polskich. No i ja myślę, że w połowie, na początku marca będziemy już na Florydzie, z tym, że po stronie od Atlantyku. Tam wyprawa zatrzyma się na parę tygodni. Zanim podejmiemy decyzję popłynięcia na północ, musimy zaczekać, aż nastąpi, powiedzmy, wyraźne ocieplenie pogody. Nie chcemy dopływać do Nowego Jorku, no nazwijmy takiej pogodzie, jak pani ma dzisiaj u siebie. Tak, tak. W związku z powyższym ruszymy z Lake Worth, bo to jest w tym, na Florydzie, tam będziemy stali, w okolicach Lake Worth. To jest okolice Fort Lauderdale, blisko tego. I do Nowego Jorku zakładamy, że zejdzie nam około miesiąca czasu, czyli powinniśmy przybyć do Nowego Jorku gdzieś tak pod koniec kwietnia i wtedy dopiero ruszymy do Chicago. Wszystko zależy od pogody, bo chcielibyśmy, żeby oprócz walorów poznawczych, czyli powiedzmy śladów Polaków i rozmów i wywiadów i tym podobnych, również towarzyszyły temu walory tak zwane widowiskowe, czyli no, płynąć wtedy, kiedy tam jest najpiękniej. Tak, tak. I ja mam nadzieję, że będąc w Nowym Jorku będzie okazja już takiego większego spotkania, że będziemy mogli zaprosić więcej osób na właśnie spotkanie z Panem i mógłby Pan osobiście już sam poopowiadać o wrażeniach z podróży. Tak jest, a poza tym jeszcze mam taką małą niespodziankę. No dosłownie wczoraj rozmawiałem z synem kapitana Wagnera, który mieszka na Puerto Rico, Majko Wagnerem, i zaprosiłem go na pokład jachtu kapitan Wagner. Majko Wagner był na pożegnaniu wyprawy w Chicago. I był przy wodowaniu jachtu, był specjalny, takie, jakby to powiedzieć, bankiet pożegnalny w klubie żeglarskim. I chcemy go zaprosić, żeby Michael Wagner nigdy nie był w Nowym Jorku. Aha. Chcemy, żeby do Nowego Jorku, do portu Nowy Jork, jacht wprowadził, jacht, który jest nazwany imieniem jego ojca. O. A jacht się nazywa kapitan Wagner. Ja bym chciał, żeby w momencie, kiedy będzie wpływał jacht do Nowego Jorku, żeby go prowadził Michael Wagner, że ja bym tam zajął, powiedzmy, jakąś stanowisko normalnego. Tak, Majka, tak. Na pokładzie, natomiast tak. I tak samo byśmy chcieli, żeby Michael Wagner sprowadzał jacht do Chicago. Jest to jakieś, jakby to powiedzieć, to, co by prawdopodobnie życzył sobie jego ojciec. Wow, no pięknie. Ja kapitana Wagnera w latach 1990-92 spotkałem i rozmawiałem z nim czterokrotnie. I myślę, że z tych rozmów, co ja przeprowadziłem z kapitanem Wagnerem, z kapitanem Władysławem Wagnerem, wynikało z tego, że to, że jego syn na pokładzie jachtu, nazwane jego imieniem, by wpływał do Nowego Jorku i wpływałby do Chicago, byłoby to jego na pewno życzenie. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia wkrótce.